Chyba w kolejnym odcinku z Layers of Fear z Wiką. Jestem. Nagrywamy tego samego dnia, tylko że wieczorem. Wiko, patrz na prawo, w ogóle jaki obraz tam jest. Jakiś typek siedzi z koniem na jakiejś kobiecie. Na dole, na prawo. Ujej. Jak można? I słuchajcie ludzie, będziemy nagrywać co Checkpoint, tak jak mówiliśmy. Ja trochę obejrzałem specjalnie z Wiką. Trochę na... A ja mu mówiłam, nie oglądaj, bo będziesz miał spoilery. Musiałem zobaczyć, bo ja bym zawał na stół, ludzie. Słuchaj, tych szafek nie można naprawdę otworzyć w tym pokoju. No żadne. Mogliby przynajmniej jedno. Mogliby jakiś karabin dać. Dobra, to co? Czekaj, bo jak wtedy miałam za wysoką czułość myszki, to teraz mam za małą. Dobra, Wika, ja już otworzyłem drzwi. W ogóle u mnie pisze Zbigniew. Co jest? Zbigniew Stonoga gra w internet. Okej. Okay. Okay. No, przechodzę przez hol, nic nie ma. Przychodzisz? No. Otwieram drzwi. O Jezu, tu jest mrocznie teraz. O! Okno jest Biedno. Otwarte. Co, czy tutaj coś jest? Nie. Ja otwieram sobie szafę. A i w ogóle ludzie... Jaką teraz... szafę? No szafę masz na lewo, jak wejdziesz do pokoju. Tam nic nie ma. No nie. Fajny obraz. I w ogóle a co z ludzie, tym teraz oknem? Ja będę zwracać... Just o nie, out. Pamiętam to. Nie strasz. Kurde. Co się zrobiło? Zamknęło się okno. No tu właśnie chciałam ci powiedzieć o tym, że się zamknie. Po ja co? Też się a ja ludzie mówię, nie, będę twardy, nie boję się. No, ja mam to nagrane, dobra, ja to puszczę przed intro. Idziemy do tego, już do tych drzwi? Nagrałaś to? Tak. Otwierasz już te drzwi? Tak. O, dzień dobry panie obrazie, fajny różowy kwiatek. A i w ogóle muszę przeprosić na nagraniu Maxa za to, że go trollowałam w tamtym odcinku. Coś tu jest na tym. Go. Czaj. Going in. Gdzie ty masz jakieś go? Na fotelu jest napisane, na kanapie. Widzisz? Wika. Ano? Musimy w ogóle ludzie zbierać te tutaj notatki. Łąkasz się w kółko, kup. U ciebie jest po polsku napisane? No bo jak najedziesz na to, to ci się po sekundzie pojawi po polsku. A no, łąkasz się w kółko. A ja ci przetłumaczyłem to. Dobra, otwierasz te drzwi? Czy, no, o, jest notatka. I właśnie, że teraz ja przynajmniej będę zwracać bardziej uwagę na fabułę, bo ej, wtedy... wiesz, że ja ten moment dopiero u Elevena oglądałem. I co będzie? Co? Co będzie? Chuj, ja wiem, bo przebijałem. Ale się boję tak. Jakaś czekaj, skrzynka ja czytam. Mała skrzynka jest. Jaki jest kod do tej skrzynki? Przecież ja wiem. A Wika. Pewnie gdzieś jest. No i pewnie ja nie... Co to za dźwięki dziwne z podwórka dochodzą? Jakby ktoś... Może sąsiedzi. Zajebałbym, jakby mnie tak nazywa sąsiedzi. Przeczytałam, to nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Gdzie jest coś napisane? Ja no patrzę jak po szafkę. Otworzysz szafkę z lampą. A no jest na dole tam otwarte. Poczekaj. Gdzie ty masz tu jakąś skrzynkę? Czekaj, zrobujcie. No na lewo jest w tym pokoju skrzynia. Taka mała. Gdzie? W tym pokoju, tym co się przez drzwi przechodziło. Czy ty dalej już poszłaś? Nie no, jestem tam, gdzie jest lampa, są dwa kwiaty, lampa. Gdzie? No tam, gdzie jest to, błąkasz się w kółko. No, a przeszłaś przez te kolejne drzwi? Nie. No to przejdź! Co bo ty ja... tak do... Ja czytałam notatkę przez cały czas. Dobra, zapaliłem te... O Jezus! Nie! To tobie co? O, kod się pokazał. 8, 5... 8, to... 5, 4. A ten pokój też był w tym... W Larsofii, na pewno, w domu. Ale to było straszne. Nikt tu się nie wyskoczy na mnie? Nie. Jezu, co to za dźwięki. We passed, hold back, look closer. Przypatrz się. I thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. O, dzień dobry. O, cześć obrazy. Masz jak to, Wika? Nie. Ja mam. Nie jest 5, 4, 8. Ty masz inny niż ja? No, ja mam 5, 4, 8. Ja mam 8, 5, 4. Never forget, nigdy nie zapomniane. Ja czekam przy tych drugich drzwiach na ciebie. Czekaj, mam się dopiero kłódko otworzyło. Ale jaja, co? No. Czekaj, co tu jest? Przeszłość powstrzymuje. No, przyjrzyj się bliżej. Przeczytałaś to? Podniosłaś. O, czekaj, sama myślisz tak pięknie. A ten moment pamiętam. Tak? W ogóle w danym odcinku w notatkach było, że był jakiś pożar, że jakiś koncert i w ogóle... Ja teraz będę czytał te notatki wreszcie.
Dobra, To tutaj ważne. jesteś No, w ja tych jestem przy kolejnych drzwiach. drzwiach? Otwieraj je pierwsze. Otwórz, tylko powiedz, że otworzyłaś. Otwórzam. Tu się Dobra. krzesło samo siebie buja. O mój Boże. Otworzyłeś? Tak. U Jezu, jakie dźwięki skrzypiące wydaje. Jak się buja kamera. Ustań w miejscu i patrz, jak się buja wszystko. Poczekaj, patrzę tu szafki jeszcze. Dobra, są zamknięte, to więc wika na O, list jest. Dobra, jest ten, szafka można otworzyć. Przyjdź. Gdzie list? W takiej szafce, od razu po drzwiach. No mam. Weszłaś moją stronę znowu. Ostatnio przypominam, że nie masz tam wstępu, nawet jeśli drzwi przypadkiem będą otwarte, zabraniam ci. Za twoje ostatnie ostrzeżenie następnym razem będziesz musiała poszukać nowej pracy. Ja wiem, o co w tym chodzi. O co? W kuchni się dowiesz. Bo to jest cały czas prawdopodobnie do tego. Tobie co? Boję się! Bo to jest pra... Czemu drzwi się sam zamknęły? No zobacz, się zamykają za tobą. Dobra. No mów, no. Co to następne? No poczekaj, to prawdopodobnie jest otwierasz do te kolejne drzwi? No. Otworzyłaś? Tak. Powiedz. I co widzisz przed o, sobą? O, jalonka widzę. Ja też. Weszłam do środka. A, ten pokój pamiętam, bo on jest epicki. Jest straszny? Tak. No nie! A następny po nim jeszcze bardziej. Ale wyskoczy tu coś, czy co? Następny wyskoczy na pewno, tutaj nie pamiętam. Ale co wyskoczy? Czemu nic tu nie lalka wyskoczy, jest obraz. Powieszona na ścianie? O co tu chodzi? Oj, z tą lalką jest motyw. Ale się boję, kurwa. Dobra, podchodzimy do tej lalki na 3-4. Ale ja jeszcze testamentu nie napisałem. Podchodzimy do tej lalki na 3-4. O, czekaj, szafki sprawdzam. Przecież tak szafka. Dobra, nie są. Ja jestem już prawie przy niej tak naprawdę. Ja to zrobię. 4. Trzy. O! O co tu chodzi? O, spadamy. No jest. O Jezu. Dzień dobry. Czemu ja tu nic. Gdzie... Dajcie mi światło, panowie. Ja nic nie widzę. Ja też właśnie nic nie widzę. Się panowie, boję. Światło. Widzę jakąś lampę. Gdzie ty masz lampę? Ja mam tylko świeczę. Ja też. Świeczkę. Oj, coś mi się wydaje, że ten duży obraz stoi tu bez powodu. O, masz rysunek tego szczura? Nie, ja idę na górę po schodach. Ty wróć się tam do tej lampy. Pierdol się. Do tej świeczki, no i co? No i tam przy tych takich jakby zabitych drzwiach naciśnij. Tam masz rysunek szczura. Ja nic nie widzę! O Jezus Maria, ten obraz się do mnie przyszedł! O Jezus! Co się dzieje? Ja światło, bo... O mój Boże, Matko Boska, Jezusie Chrystusie, módl się, Matko Boska, ja do kościoła nie chodzę, czemu? A więc, jak ty to powiedziałeś, nagrywamy po dwa odcinki. Dwa jebie to. Przeszłaś już ten, zapaliłaś światło w tej piwnicy? Czekaj, szukam światło, idę na górę. Wszystko, nie, tam przy schodach jest włącznik światła. No właśnie włączyłam i idę na górę. Nie, musisz do tyłu na ten obraz się patrzeć. Czemu? Bo on to ci pokaże coś. One zaczną się coś wywalać, coś ten, się topić. Jezus. Zaczęło ci się to robić? Nie, on mi się to pojawił. No i, no i patrz, czekaj. Patrzysz się na niego? Tak. Ja czytam teraz. A ja tutaj. Muszę zejść ze schodów, czy mogę zejść? Musisz zejść ze schodów. Ja się od razu odwróciłem i się tak zasrałem. Jezu! Ja teraz czytam ten liścik, co tam leżał. Przeczytałeś ten liścik, co za nim leżał tam na skrzynce? Tak. Tak? Właśnie o ten mi chodziło. Bardzo cię kocham. Weź się jeb. Ty teraz możesz się odwrócić? Tak, teraz możesz iść na górę już. Idziemy na górę? Tak. Ja wchodzę. Jezus Maria. Ale ja się zesrałem. A to było w demówce, ja o tych rzeczach zapominam, takich najstraszniejszych. Nie pamiętam tylko lokacje. Ja o czym różę cały czas, jak pojebane. Tu jest jakaś wajcha, mam ją pociągnąć? Tak. A co się stanie? Ja pamiętam. Drzwi się albo otworzą, albo spadniecie. Pierwsza ty otwórz. Pociągnęłaś? Tak. Coś stało? Drzwi się otworzyły. O, w tym miejscu będzie masakra. To ten miejsce tam... Czemu to jest jelonek? Czemu nie... lalka na tym jelonku jest? I ten typ teraz jest na ścianie. Co tu będzie się działo?
Nie, czy mamy podejść do tego jelonka, czy do... No ja Ja, też. to mi... Światło mi zaświeciło za oknem, się przestraszyłem. Co Wika mamy robić tutaj? Albo do jelonka, albo do tego obrazu podejść. Dobra, ty podchodź do jelonka, ja do obrazu. Podeszłem, nic się nie dzieje. No też ja do obrazu. Słuchaj, on się tak na mnie gapi. Drzwi się na ciebie tylko zamkną. Tak? Dobra, no. Podchodzisz do tego obrazu? Ja już podeszłam. I co? No i nic. Może do drzwi Jezu, trzeba? Jezu, boję się, że odwróć się. No, odwróć się. I nic? Nic. A u ciebie? Też nic. Nie myślałam, że u ciebie się coś pojawiło. Dobra, ja idę do drzwi, a ty? Gdzie są drzwi? No z tyłu, tam gdzie wcześniej. Ty, ja ich nie miałam. A nie masz ich? Nie miałam. A masz teraz? No to idź do nich. Czemu? Ja tam nie wchodzę. Czemu? Słyszę, jak ktoś takim kluczykiem do zamka. Mamo, karabin. Mamo, otworzyła. Czemu to jest taki długi hol? Otworzyłaś te drzwi? Tak, jest długi hol z obrazami. O mój Boże, idziemy? Idziemy, trzy, dwa, jeden. Na shifcie! Ah! Okej. Okay. O Jezu! Co ty weź upuść ten obraz, będzie mocny, będzie to mocne. Jej, do środka już weszłem, do kolejnego. Czekaj, bo to jest obrazek. Teraz lekko w lewo, tak jest właśnie tak. Jaki to jest ładny obrazek, ja nie wierzę, że ty jak mogłeś... Czemu ja mam szary ekran? Weszłeś do środka? Czemu ja mam szary ekran? Nie Czemu wiem. Czemu ja mam szary ekran? Wika, idź do drzwi. Ja tu nie. Ja weszłem do środka. Ja tu nie. Nie. Ja mam szary ekran. Dlatego ja nic nie robię. Jezus. Wchodzisz do tego pokoju, czy nie? Właśnie weszłam. I co, widzisz ja tego typa? Ten obraz? No. Co się stanie? Jeżeli to jest ten moment, to wszystkie rzeczy zaczną nagle lewitować. Paranormal activity? Tak. O Jezu, szczur! Kolejny! Nie, on się spalił. O właśnie, to. Co I się stanie? Odwracamy i... No. To akurat... Co miałeś tu szczur? Jezu, tam nikogo nie ma na obrazie już. Nie, no naprawdę. I tam jacyś ludzie są powieszeni na drugim obrazie. No. Czemu tych lamp się nie da zapalić? Jest tutaj jakaś znajdźka? Tylko szkoda, że ja tego obrazka nie znalazłem, co ty. Bo ja ty wiesz, co tam było? Tam była taka dziewczyna, która leżała i on coś do niej mówi, że masz ładne krągości, żebyś się trochę w lewo wzięła. No, trochę ja bardziej włączyłam w lewo. Te zdjęcie i tak wszystko zaczęło mi tak migać i tak na szaro się nagle zmieniło. Ja biegać nie mogłam i tak tylko do drzwi tak się złapałam. Wyszłaś już z tego pokoju? Nie, gdzie jest wyjście? No, tam gdzie było. Serio? No. To masz tam drzwi? Teraz chyba będzie kuchnia. Kurwa. Ale masz te drzwi? Tak, otwieram. Leżasz. Co jest? Jednak nie kuchnia. O, pokój żółty. Uuu, pamiętam to. Też będzie straszny? Nie, tutaj nie. Chyba. Ja szafy otwieram, bo... Ja też. Szukam. Tylko wiesz co? Nie lubię cię. A dziękuję. Jezu. No Wika, tu w każdym pokoju jest coś strasznego? Możliwe. No nie może być jeden pokój, przynajmniej jakiś spokojny, żeby ludzie... Zawało serce od niedosłowa. Chodzimy do drzwi? No poczekaj, nie ma tu znajdźki, nie? Czemu takie dziwne dźwięki z okna idą? Czemu wiesz, mur że... jest za oknem? Właśnie to chciałam powiedzieć. Dobra. Trzy, dwa, jeden. No nie! Co? Płacze tam dziewczyna! A, to jest to, no. Ona zacznie nas gonić? Nie, bo pokój do niej nad się nie da wejść. Gdzie ja mam wtedy iść? Na prosto. A ty idziesz? Tak. Idę na prawo. Mamo. Pewnie zamknięte. Idziemy na... Zaraz pewnie coś wyskoczy. Na nie lewo zamykam oczy. Nie, ja tam nic nie jadam, jest zamknięte. Lewo jest otwarte u mnie. No, mnie też. O Jezu, co tam jest? W tym pokoju nic nie będzie. I idziesz, jesteś w tym pokoju? I idę między labiryntem. Naprawdę tu nic nie będzie? Nic nie będzie, tu pamiętam. Obiecujesz mi? Tylko się nie przestrasz, bo przy drzwiach jest szkło. No, słyszałem. O, tu
O Jezu, a co Dobra, na tym ja polu? zamykam oczy i idę znowu. I idę znowu. Ja zamykam oczy. Kuchnia! Kuchnia? O, no. Jeszcze tylko kuchnia i będzie koniec. Będzie checkpoint. Ja dopiero jak to się nazywa przez ten hol przeszedłem z zamkniętym jednym okiem. To ja z obydwoma, tak przymrużonym. No ja też. Co trzeba w kuchni zrobić? Musisz się parę razy odwrócić do tego obrazu i na niego popatrzeć. I jak spadną dwa jabłka, musisz się popatrzeć na drzwi. Bo to dobrze pamiętam. A to można coś odkryć? Coś spadło, dwa jabłuszka. Jezu, nie strachaj mnie. Wilhelm. Wilhelm? Czemu jabłka wypadają z obrazu? No i właśnie potem... Wilhelm? On jest nóż. O! O, już mi się obraz zaczął zmieniać, bo to było to nie. samo w namówce. Ja drzwi chcę. Musisz potem jak dwa O, nóż przywalił. O! Mamo! I potem musisz podejść do tego obrazu. Dlatego nienawidzę warzyw. O mój Boże. Ale wypada. A to jest jakby takie te. Jest jakby już niedobre, nie? Takie. Jak to się nazywa, to słowo? I słuchaj, teraz jest ważny moment o ten, który ci mówiłam, że się przekonasz w kuchni. Podejdź do tego obrazu i naciśnij tam, masz pewien takie coś. No, fu, to jest jakieś, co to jest? To jest, zaraz się dowiesz. I had to find a knife. Not one of those bread ones. Nie taki do chleba. Sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Co? On sobie odciął kawałek skóry? Słuchaj, ten obraz, który my malujemy, prawdopodobnie właśnie jest na jego skórze i dlatego te listy pisał do tej... Wika, mam iść do drzwi, bo coś tu mnie wali cały czas w tej kuchni. Masz pójść, jak najszybciej. Czemu tu jest tak zamknięte, tak ciemno? O, jest! Czekaj, nie widzę tych drzwi, gdzie one są? Ty, ja się zgubiłam. O Jezu, ja zapisałem grę. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie są drzwi, bo ja się w ogóle skupiłam. O, dobra, sobie. Ej, właśnie on... O nie, no mi się zapisała gra, ale jest w ciemno w pokoju, nic nie ma tu. I jest napisane nad drzwiami jest shapeless. Czy gdzieś nie da się tu gdzieś światła zapalić? Jedna z szafeczek jest otwarta, Wika. Ale ja nic nie widzę, nad nie wiem, gdzie są drzwi. Ja właśnie już do pokoju z zapisem gry. No ja też wyszłam, ale ja nic nie widzę, czemu tu nie masz? No to idź, tu po prostu zapisz grę, tu nic nie będzie. Tylko jedna z tych szafek na lewo się otworzy i jest napisane. W pierwszy szukałem płótna, nie byle jakiego płótna, musiałam wybrać nóż. No to co on znalazł? Ale ja nic nie widzę w tym pokoju. No ale... Nie wiem, gdzie jest ten zapis nawet. Jak to? Przed tobą powinien być. Ale ja nic nie widzę. Ale jesteś w kuchni, czy wyszłaś z kuchni? Bo ja jestem... O! Gdzieś. Ale słuchaj, ty jak ty wszedłeś do tej... Ja zapisałem już grę. Ale ty masz tam jasno w tym pokoju? Ciemno jest całkiem, znaczy... Wokół jest ciemno, nie ma żadnych obrazów, nie ma tych skrzyń, nic nie ma, nie? No. Jest tylko obraz, w którym zapisałam grę. Ja właśnie nic nie widzę. Co? Ja nic nie widzę, jest ciemno jak bardzo ciemno. Ale chodzisz po tym pokoju? Czekaj. Ja nawet do tego pokoju nie mogę wejść, bo mnie przycina. A to coś ty masz... tu trzeba jeszcze zrobić. Nie, to ty masz jak to chyba przy innym jesteś przy już. Czekaj, ty z kuchni wyszłaś, czy jesteś w kuchni dalej? Nie, słuchaj, bo ja zaczęłam chodzić tyłem. Mhm. To coś mnie tam blokuje, że dalej pójść nie mogę. Przecież powinnaś iść tam drzwi te do pokoju, gdzie się zapisuje grę, powinny być dla ciebie oświetlone, tak jak u mnie. Właśnie u mnie nie są. Co? Czego ja nie zrobiłam albo zrobiłam? Stoisz przed obrazem? Przed tym... obrazem którym? No tym w kuchni. No. No to na prawo patrzysz się prosto na ten obraz? Tak. To na prawo powinny być drzwi. O, dobra, słowo, zaświeciło mi się. Odcinek, dajcie mi skończyć! Czekaj, jest obrazek. Ja mam obraz szczura. No ale to weszłaś już do środka? Tak, czekaj, zapisuję. Gdzie ma... Dobra. I ci się zaczęło tu budować to wszystko? I tak, posłuchaj, ta kartka, co leży obok tego, wiesz co jest teraz tam napisane? Nienawidzę, nawet teraz zagubiony, zasługujesz na to, dokończ go. A wcześniej było zagubiony, zasługujesz i na to. Tak. Dobra. I patrz na lewo, ta jedna szafeczka jest otwarta. A, to tak. No, to co, kończymy odcinek?
Gdzie masz szafeczkę otwartą? No na lewo, te co szafki, sześć takich jest szafek. To ja mam zamknięte wszystkie, a nie jest otwarte. Jest jedno otwarte. I tam jest to napisane to, co on gadał. Dobra, to jakoś... właśnie czekaj, bo on właśnie pisał... O, coś na ziemi leży. Głęboki wdech, pamiętaj, z profesjonalistą. To tylko kwestia kilku pierwszych pociągów. Potem już będzie z górki. Co w tym trudnego? Tam, gdzie te krzesło stało... A, widzę, no. No. Dobra. Jakaś książka leży tam na prawo. Widzisz? No, a też może... A, to tu trzeba te zdjęcia zbierać. No właśnie, ja mam jedno już. Ja mam tylko jedno na drugiej stronie. Ja mam tylko jedno. Dobra, więc co, Wika? No i kończymy. Niezły odcinek był, ludzie. Ja jeszcze nie nagrywam kolejnego odcinka, Wale. Ja też nie. Ale czekaj, ja wam to wrzucę przed intro. No, ja będę hardcorem, ja to nagrywam normalnie jak Eleven. Odcinki po pół godziny. Szybko przejdziemy grę. No. Nie sądzę. Dobra, więc to bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo mam danie, że chcecie kolejny odcinek 45 w górę. Dzisiaj było ze mną Wika. Byłam. Dziękuję. Bardzo mam danie, mój las Max. Bardzo serdecznie i elo, na razie. Pa.